Ewa Szykulska po stracie bliskiej osoby zupełnie straciła chęci do życia. Bliscy z jej otoczenia martwią się, jak długo potrwa jeszcze jej żałoba. Aktorka straciła męża już blisko pół roku temu. Widzowie już w latach 60. mogli zapoznać się z talentem wspomnianej aktorki, która karierę zaczynała w branży muzycznej. Początkami jej pracy przed kamerą były występy w wideoklipach znanej grupy Skauci. Ewa Szykulska wystąpiła w nagraniu takich przebojów jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał oraz Prześliczna wiolonczelistka. Pomimo licznych sukcesów, artystka przechodzi ostatnimi czasy trudne chwile po stracie ukochanego męża. Zupełnie zatraciła chęć do życia i tworzenia kolejnych aktorskich kreacji. Tragiczne wieści spadły na aktorkę pod koniec grudnia ubiegłego roku, kiedy to musiała pożegnać ukochanego. Zbigniew Pernej zmarł nagle, na wskutek rozległego zawału, pozostawiając żonę samej sobie. Od tego czasu aktorka zmaga się z depresją. Para stała się małżeństwem po 17 latach związku i trwała w nim przez kolejne 4 dekady. Niestety, nie doczekali się potomstwa. Dlatego gdy mężczyzna zmarł, Ewa Szykulska pogrążyła się w zupełnej samotności. Małgorzata Puczyłowska, która od lat pozostaje w bliskich relacjach z aktorką, na swoim blogu opisała stan zdrowia kobiety. Choć od odejścia jej męża minęło kilka miesięcy, depresja nie odstępuje jej na krok. Zwykłe, codzienne czynności stanowią dla niej ogromne wyzwanie. Ona wciąż jest w totalnej rozsypce. Przyjaciele martwią się o aktorkę, bo zawsze wesoła i pełna optymizmu. Nie jest w stanie wykonywać najprostszych czynności. Jej rozpacz po stracie ukochanego nie ma granic. I to właśnie możemy przeczytać. Strata ukochanej osoby sprawiła, że aktorka kompletnie przestała odczuwać motywację do zawodowych spraw. Bliscy martwią się o stan zdrowia artystki, która uwielbiała występować na scenie. Aktorka poznała drugiego męża niedługo po zakończeniu związku z reżyserem Januszem Kondratiukiem. Para przez długi czas jednak nie zamierzała zostać małżeństwem, a do ceremonii doszło po 17 latach związku. Przez opinię publiczną byli odbierani za zgodne małżeństwo, a Ewa Szykulska często ciepło i w pozytywnym świetle mówiła o ukochanym. Niespodziewana śmierć mężczyzny zostawiła piętno na kobiecie, z którym do dziś nie potrafi sobie poradzić. Przeżywająca żałobę żona pożegnała ukochanego poruszającym nekrologiem, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej. Ewa Szykulska wyznała, że śmierć męża była dla niej prawdziwym ciosem. 25 grudnia 2021 roku zmarł magister inżynier Zbigniew Pernej. Mój ukochany mąż przez kilkadziesiąt lat ochraniał mnie miłością. Przy nim czułam się bezpieczna i potrzebna. Jego pasją była praca. Był człowiekiem codziennej, bezinteresownej pomocy dla nas wszystkich. Jak wytrzymać twoją nieobecność, kochany? Twoja Ewa. Tak właśnie aktorka napisała. Jeśli są tu jacyś fani Ewy Szykulskiej, dajcie koniecznie o tym znać w komentarzu. I nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.